To już kolejny raz, kiedy mieszkańcy stają przeciwko budowie kolei dużych prędkości. Inwestycja jest elementem planowanego centralnego portu komunikacyjnego. Tym razem przedstawiciele gmin Mikołów, Orzesze, Czerwionka, Leszczyny spotkali się przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, domagając się wglądu do akt sprawy wniosku spółki CPK o wydanie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji. Karolina Komada. Próba sprawdzenia wniosku złożonego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny to kolejny krok na drodze do realizacji inwestycji. Walczymy bez mała od 3 lat i 8 miesięcy, bo u nas się to w przestrzeni publicznej pokazało z początkiem 2020 roku. A to powoduje, że społeczeństwo po prostu przez ponad 3 lata nie potrafi znaleźć spokoju. Ludzie są w fatalnym stanie psychicznym. Tak zwaną kartę informacyjną, czyli szczegółowe plany wybranego wariantu planowanej inwestycji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach mogą zobaczyć tylko wybrane osoby. Wszyscy, którzy są stroną w postępowaniu, a więc osoby, przez których nieruchomość przebiega inwestycja oraz wszystkie, które są w bliskim sąsiedztwie, 100 metrów od granicy inwestycji, stają się stroną w postępowaniu. Żeby uzyskać te materiały, które zostały tutaj złożone, potrzebny jest wypis z rejestru gruntów i oryginalnie zapakowany pendrive. Planowana linia kolei dużych prędkości na trasie Katowice-Ostrawa miałaby przechodzić przez m.in. Mikołów, Czerwionkę, Leszczynę i Orzesze. To oznacza wyburzenie m.in. pogotowia ratunkowego dla zwierząt w Mikołowie czy kilkuset domów mieszkalnych. 40 domów jest do wyburzenia. Ciągle, jak mówię 40 domów, ktoś mi próbuje mówić, że być może tyle nie będzie, ale patrzę na tę kreskę, która jest tam namalowana i rzeczywiście, patrząc jeszcze na obszary, takie jakby przestrzenie, które są potrzebne przy tym projektowaniu takiej linii szybkiej kolei, to moim zdaniem jest to około 40 domów do wyburzenia. Jak zapowiadają mieszkańcy, protestu nie odwołają, zwłaszcza, że planowana trasa linii kolei dużych prędkości będzie miała negatywny wpływ na infrastrukturę drogową. To są dziesiątki milionów ton materiału, które najpierw trzeba wywieźć, potem trzeba przywieźć na miejsce, zrealizować. To wszystko się będzie odbywać kosztem naszych dróg. Strony mają 30 dni do złożenia uwag i komentarzy do planów inwestycji. Następnym etapem będzie przygotowanie raportu środowiskowego. Ten będzie możliwy po uzyskaniu oceny oddziaływania na środowisko przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach oraz Wody Polskie.